Także widzicie państwo, po co ludziom Jezus Chrystus? W Polsce kradną tutaj. Już, okradną i nic to nikogo nie interesuje. Żaden Chrystus, żaden nic. Kradną i już. Jestem w stanie je zaakceptować. Ale Polscy kradną. Polskie marki. Marki, które są tak dobre, bo stoi za nimi tradycja i doświadczenie, a ich kradną, 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 kradną. Dlatego w Lidlu znajdziesz je w supercenach w czasie tygodnia polskich marek. Już teraz woda źródlana niegazowana Żywiec Zdrój, złoty 29 za 1,5 litra przy zakupie 6 butelek. Tak, tylko złoty 29. A kurczak zagrodowy Droset 9,49 za 1 kg. Tak, jedynie 9,49. Co tydzień coś nowego. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control, tabletki 1000 mg jest leczenie objawowe do dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania na przeważliwości na tylko widzę skutków. A flora przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki do uczonego dokonania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niepłości niestosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne i dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Lisaxinium D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Lisaxinium D i zapomnij o cerze trądzikowej. No i tak będą dziadować na reklamie, zobacz. No już kładź, dziadu, ale kurwa, ja już tutaj różne sprawy załatwiam, a ten jeszcze te reklamy dziabie, no. Tak jak te dziady się dobiorą do reklamy, to już nie ma końca, oni zobaczą. Nie ma końca, bo oni zarabiają na tych reklamach, wiesz. Czy może niesie ze sobą jakieś pozytywy? Wojna, jaka ona mądra, patrz, czy wojna ma dobre strony? 22.15. Zapraszam, Monika Małkowska. Tak to można wiesz. Autopromocja. Jest 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Hołd dla ofiar II wojny światowej. Chcemy wspomnieć tych wszystkich. Także nie wolno się spoufalać, najmniej przecież nie spoufalamy. 2 godziny zmagań z językiem angielskim na maturze. Słuchanie było dość łatwe, a teksty pisane mogły faktycznie sprawdzić problem. Było łatwe. Brytyjska partia konserwatywna zapowiada ograniczenie imigracji. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Ewa Borowiec, zapraszam. 8 maja to nie jest dzień radości, tak mówił Jan Kasprzyk, pełniący obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kasprzyk oddał hołd ofiarom II wojny światowej. Uroczystość przed grobem nieznanego żołnierza odbyła się w 72. rocznicę kapitulacji III Rzeszy. Chcemy wspomnieć tych wszystkich, którzy walczyli o to, aby Polska była wolna. Żołnierzy września, żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie, żołnierzy 1. i 2. Armii Wojska Polskiego. Chcemy wspomnieć tych wszystkich, którzy walczyli o niepodległość w polskim państwie podziemnym. Chcemy wyrazić pamięć wobec tych, którzy cierpieli w zwani obozów koncentracyjnych. Obozy koncentracyjne, czyli widzicie państwo, 1 maja, jak ktoś mądry, to przynajmniej no, robi dobry użytek 1 maja i myśli o wojnie, a nie o zabawie. Dla nas nie jest to w pełni dzień zwycięstwa, ale wydaje mi się, że stanie się on dniem zwycięstwa z chwilą, kiedy zbrodnie komunistyczne zostaną do końca wyjaśnione i osądzone przez społeczność międzynarodową. Będziemy mówić dzień o prawdziwym dniu zwycięstwa Polski. W czasie wojny Polska poniosła relatywnie największe straty. Zginęło prawie 6 milionów obywateli. Nasze siły zbrojne uczestniczyły w większości kampanii wojennych i bitew II wojny światowej.
Tegoroczni maturzyści mają za sobą 2 godziny zmagań z językiem angielskim na poziomie podstawowym. To był trzeci egzamin obowiązkowy. Większość uczniów drugiego LO w Rzeszowie uporała się z testem przed czasem. Ja generalnie jestem dosyć dobry z angielskiego i po 1,5 godziny skończyłem. Ja wyszłam 5 minut przed końcem. No, wydawało mi się, że ta matura była naprawdę bardzo ciężka. Najbardziej chyba nas zdziwiło jednak to, że nie było listu, czyli e-mailu, tylko był blok. Trzeba było opisać spotkanie z aktorem. Słuchanie było dość łatwe, a teksty pisane mogły faktycznie sprawić problem. Maturę obowiązkową z języka angielskiego pisało na Podkarpaciu ponad 90% maturzystów. Pozostali wybrali egzamin z innego języka nowożytnego, najwięcej z niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. A godzinę temu rozpoczęła się pisemna matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Brytyjska Partia Konserwatywna ponownie wpisze do swojego programu wyborczego deklarację zmniejszenia skali napływu imigrantów na wyspy. Tak donoszą brytyjskie media, tłumacząc, że chodzi o to, by saldo imigracji, czyli nadwyżka liczby imigrantów nad emigrantami, wynosiło mniej niż 100 tysięcy rocznie. To zobowiązanie pojawiło się w programie wyborczym konserwatystów 7,5 lat temu. Teraz ma pojawić się znowu i to mimo, że nawet część członków partii konserwatywnej obawia się, że zbyt ścisłe kontrole mogą uderzyć w gospodarkę. Kluczowy jest stopień, do jakiego ten cel będzie elastyczny, do jakiego momentu będzie można go modyfikować w zależności od sytuacji gospodarki. Mówi Carlos Vargas Silva z Obserwatorium Imigracji przy Uniwersytecie w Oksfordzie, a tymczasem słabnący w sondażach UKIP, Partia Niepodległości, ogłosił bardziej radykalny cel. Obiecał Brytyjczykom, że utworzy komisję, która czuwać będzie nad tym, by w skali roku liczba przybyszów na wyspy była równa liczbie je opuszczających, tak by bilans migracyjny wyszedł na zero. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny wyjechał do Hiszpanii. Portal Gazeta.ru poinformował, że polityk będzie badany przez tamtejszych lekarzy po tym, jak doznał poparzenia jednej z gałek ocznych. W ostatnich dniach kwietnia nieznany sprawca oblał Aleksieja Nawalnego farbą, w której znajdowała się niezidentyfikowana substancja żrąca. Politykowi grozi ślepota jednego oka. Po serii zabiegów oczyszczających, które zostały przeprowadzone w moskiewskiej klinice, opozycjonista poprosił o wydanie mu nowego paszportu. Dokument otrzymał w ciągu 2 dni, a dodatkowo moskiewski sąd miejski potwierdził, że mimo ciążącego na nim wyroku może on opuścić Rosję. Według Gazety.ru Nawalny w niedzielę wieczorem odleciał do Barcelony. Przed wylotem miał zapowiedzieć, że pozostanie w Hiszpanii zaledwie tydzień, aby nie przerywać prowadzonej w Rosji kampanii prezydenckiej. Tymczasem osoby z kręgów zbliżonych do opozycji twierdzą, że władze umożliwiły Nawalnemu szybki wyjazd z kraju, bowiem nie chcą, aby wziął on udział w antyputinowskiej demonstracji zaplanowanej na 12 czerwca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Sport. Henryk Kurwasz, poniedziałek to dzień, który być może nie obfituje wydarzenia sportowe, ale przecież nie brak informacji odnoszących się choćby do wydarzeń weekendu. Jak zawsze tego właśnie dnia poznaliśmy najświeższe listy rankingowe światowego tenisa. U pań w czołówce bez zasadniczych zmian, na czele jest Amerykanka Serena Williams, która jednak z uwagi na ciążę w tym roku już na korcie nie wystąpi. Za jej plecami Niemka Angelika Kerber i Czeszka Karolina Pliszkowa. Najlepsza nasza tenisistka Agnieszka Radwańska jest obecnie 7. Czyli o 1 pozycję wyżej niż przed tygodniem, ale z powodu kontuzji stopy Polka w najbliższym czasie grać nie będzie, bo nie wiadomo, czy będzie gotowa do gry w wielkosztemowym turnieju w Paryżu. Na liście tenisistów wciąż prowadzi Brytyjczyk Andy Murray przed Serbem Nowakiem Dziokowiczem i Stanem Wawrinką ze Szwajcarii. Najwyżej klasyfikowany Polak Jerzy Janowicz jest dopiero 162. W Giro d'Italia dziś kolano mają dzień odpoczynku. Przypomnę, że liderem wyścigu jest Kolumbijczyk Fernando Gaviria, a najlepszy polski kolarz Tomasz Merczyński zajmuje z minutową stratą 46. lokatem. Za 3 godziny pod Wawelem mecz Krakowi z Arką Gdynia zakończy 32. w ogóle, a drugą w drugiej fazie rozgrywek serii spotkań piłkarskiej Ekstraklasy. To mecz tak zwanej grupy spadkowej, choć przecież zaledwie kilka dni temu gdynianie sięgnęli po Puchar Polski. Tę wartość drużyny Arki zdaje się doceniać trener Krakowi Jacek Zieliński. Oni dostali powiew olbrzymiego optymizmu. My jesteśmy zostali lekko, można powiedzieć, złapani na haczyk w Lubinie, no ale to nie będzie miało znaczenia. To będzie mecz o 3 punkty, o kolejny krok ku utrzymaniu. To bardzo ważne, bo przed tym spotkaniem w tabeli grupy spadkowej Arka i Krakowia mają po 17 punktów i są na miejscach 14 i 15, a prowadzi bogatsza o 7 punktów Płocka Wisła. Ponownie o sporcie będziemy mówić o 16.35. Prognoza pogody.
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady. Temperatura od 7-9 stopni na północnym zachodzie, 9-12 w centrum i najcieplej na południowym wschodzie do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i wschodzie, okresami porywisty, północny i północno-zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Klientom, którzy nie mogą się zdecydować, czy do telewizora chcą dostać w prezencie klawiaturę do Smart TV, czy usługę instalacji wraz z uchwytem, polecamy rzut monetą lub oszczepem. On także ma dwie strony. Do telewizorów prezent do wyboru. Kup telewizor Sony 55 cali z procesorem obrazu 4K HDR, procesor X1 za 6999 zł, a w prezencie dostaniesz uchwyt z instalacją lub klawiaturę. Sprawdź na saturn.pl. Technologia tak ma. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosił ulgę na długo. Dzień i w nocy! Prawdziwa uchacz! Znowu reklama, zobacz. Ale no była przed 5 minutami, no. No była przed... Jaka, ja nie wiem, jakaś mania, więc na zarabianie na reklamach, no. Coś okropnego. To po prostu oni tak mówili źle o tych świadkach Jehowy, że narzucają się, że głoszą, że za często, a sami nie mają gustu, sami nie mają wyczucia, a jeszcze kłamią na dodatek. Także dzisiaj ksiądz Rydzyk, proszę Państwa, bardzo pięknie mówił, proszę przestać kłamać. Do kogo to ksiądz, patrz, jak jeszcze gada ta reklama. Do kogo to ksiądz Rydzyk mówił, że proszę przestać kłamać? Aha, do tego oszusta Petru. No, jak się okradł facet, jeździ po świecie, bujaj się fela. No i taki mądry. No, Radio Conchita. Radio 24. 24 godziny na dobę. Kłamstwa same, same kłamstwa. Prezydentem Francji. Marine Le Pen, symbolizująca nacjonalizm, prawicowy populizm, powstrzymana. Tak często komentują media. O, Krzycka przyjechała, witamy. Bliskich ideowo i polityków w innych krajach. Krzycka jest betonem. A jeszcze przedtem w Austrii wybory prezydenckie przegrał Norbert Hofer. To wszystko takie, można powiedzieć, populistyczne postrachy Europy, świata. W studiu Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy po zwycięstwach Fideszu na Węgrzech, to już był rok 2010, to już trochę czasu minęło, ale niedawno, względnie niedawno, po zwycięstwie PiS w Polsce, rok 2015 i Donalda Trumpa, rok ubiegły. Czy można powiedzieć, że populizm został w Europie powstrzymany i w ogóle w świecie? No ja się nie zgadzam z tym określeniem populizm, ponieważ w kampanii wyborczej to określenie we Francji wywołane tylko dla Jean-Marie Le Pen. Przypomnę, że w tej wyborach... Dla Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen, córki Jean-Marie Le Pena. Otóż w tych wyborach uczestniczyli tacy politycy jak pan Mélenchon, którzy byli no, populistami czystej wody. Znaczy, tak samo obecnie w czasie kampanii do Bundestagu Martin Schulz no, jest czystej wody populistą. Znaczy, bardzo wielu poważnych specjalistów od ekonomii mówi, że jego obietnice po prostu spowodowałyby rozchwianie niemieckiego budżetu. I teraz to określenie populizm wymyślono, aby zdefiniować pewien nurt polityczny, którego właśnie Front Narodowy jest dobrym symbolem, ale który w różnych krajach ma troszeczkę różną oblicze. Natomiast jego istotą jest przywiązanie, stawianie wyżej interesu pewnej wspólnoty ponad rozwiązania, czy to globalistyczne, czy to rozwiązania pewnej unifikacji ideowej wykraczającej poza granice narodowe, czyli na przykład te najbardziej radykalne pomysły Zjednoczonych Stanów Europy pana Verhofstadta. I problem polega na tym, że stworzono to określenie tak, żeby jak gdyby stworzyć aurę czegoś, co jest absolutnie
nie do przyjęcia. Dotychczas wcześniej używano określenia skrajna prawica, co było z jednej strony znakiem czy to skłonności do przemocy, chociażby to byłaby przemoc na demonstracjach, czy też do jakichś sympatii nazistowskich. Wszystkie te partie, tymi wypowiedziami, no, które oczywiście były, zdradzały pewne sympatie, na przykład dawno temu Le Pen w tej wypowiedzi wyraził wątpliwość, czy istniały komory gazowe. W wypadku Heidera były jakieś tam wyciągnięte zdanie, w którym stwierdził, że Trzecia Rzesza miała jakieś plusy, budowała autostrady i tak dalej. Ale Marine Le Pen broni rządu Vichy na przykład. Nie, właśnie nie. No, niedawno zapytana, czy... Znaczy oczywiście w jakimś sensie... No właśnie. Znaczy nie. Ona zapytana, czy Francja odpowiada za ekstremię, znaczy tą trudną deportację na Velodromie, powiedziała, że to nie była Francja, bo Francja była w Paryżu, w Londynie z De Gaulle, więc no, oczywiście w paradoksalny sposób, jak gdyby zupełnie uznała, że epoka Vichy to nie jest Francja. No, to jest troszeczkę na takiej zasadzie, jak pamiętam dobrze, jak po 13 grudnia pod Stocznią stały czołgi i była taka pani tam emerytka, mówiła, że do tych żołnierzy, Bogu Ducha Winnych zresztą, zmarzniętych, czy wy Polacy jesteście? Polacy? I odpowiadała, Polacy tak nie postępują. To jak gdyby no jest tak, taka ale nie chce się, ona się nie chce jakby podejmować te znaczy, rozliczenia. Ona w ten sposób tak przeskoczyła, natomiast no to nie jest partia, która nie wiem, ma fazę, znaczy jeżeli porównać na przykład to w tym sensie mają rację krytycy Ukrainy, że oni mówią, że tam fascynacja oddziałów, które konkretnie kolaborowały z Hitlerowcami, jest 1000 razy większa. No, jednak nikt z Frontu Narodowego nie czci dywizji Charlemagne, która walczyła obok Wehrmachtu. Natomiast problem jest, jak nazwać tego typu partii. I ja przeciwko temu określeniu populizm, bo on nic nie tłumaczy, bo zwycięzca tych wyborów, pan Emmanuel Macron, mówiąc, że należy ukarać Polskę za to, że się przerzuca produkcję z wytwórni Whirlpoola w Amiens do Polski, jest takim samym populistą jak ci, których się to oskarża. Ja szukałem, jakiego użyć określenia na takie zjawiska jak Fidesz, jak Trump. No to jest określenie tożsamościowcy, znaczy prawica tożsamościowa. Bo teraz znowu, że tu dochodzimy, jeżeli popatrzymy na inną partię zaliczaną do tego, no to austriacką partię wolności, to ona faktycznie, gdybyśmy wehikuł czasu stworzyli i cofnęli się na lat 60. jeszcze, a nawet 70. to ten typ, który reprezentował pan Hofer, wolnościowców, nie różniły się niczym od tej głównej, starej, dobrej niemieckiej, austriackiej kadencji, czyli austriackiej partii ludowej. Sensu zresztą na przykład jest bardzo podobny do Fideszu. To nie jest przypadek, że to właśnie CSU jest największym adwokatem Viktora Orbana w obrębie Europejskiej Partii Ludowej. I teraz to określenie, co nie znaczy oczywiście, że nie ma elementów populizmu. Tylko, że elementy populizmu są już wszędzie i nie wyróżniają akurat tego typu partii. Ja bym je właśnie nazywał albo partiami tożsamościowymi, albo partiami tradycyjnej. Dlaczego tradycyjnej? Bo europejskie kadencje w międzyczasie bardzo skręciły w lewo. To jest coś, co zdumiewało polskich parlamentarzystów przybywających do Europarlamentu, że Lewica była bardzo konsekwentna w swoich projektach uchwał dotyczących zmian obyczajowych. Natomiast konserwatyści, chadycy byli reaktywni aż do czasu pojawienia się takich jak polityków, jak właśnie na przykład pan Farage, który był ojcem. To Farage pchnął partię konserwatywną w prawo. Przecież Cameron chciał, żeby Wielka Brytania została. Natomiast już Boris Johnson nie, prawda? To jest taki wygodny troszeczkę wytrych, który pozwala bardzo wielu politykom
mówić, że tego typu partie jak właśnie partia Hofera, to jest partia, która ma taki status partii drugiej jakości. To znaczy formalnie może uczestniczyć w wyborach, natomiast jest społeczne, lewica wytworzyła społeczne przyzwolenie dla takich akcji. No podam przykład, przed wyborami we Francji ukazał się komiks, który pokazywał, jak mogłyby wyglądać rządy pani Le Pen, które pokazywały, że jest łamanie demokracji, dyktatura. Potem ktoś, kto czyta coś takiego, wierzy w to i mówi tak, jak to powiedział chyba Macron, że zwyciężyła wolność, a nie tyrania. No, oczywiście no, można by powiedzieć, że sympatia do Putina to jest jakiś element, ale no, nikt jednak na serio nie twierdzi, że Francja by zaludniła się jakimiś obozami koncentracyjnymi dla ludzi, którzy inaczej myślą. A skąd się bierze w takim razie lęk przed tego typu partiami? Bo też jakby pan mówi też o prawicy tożsamościowej. No jednak PiS czy Viktor Orban to jest jednak inna propozycja, ta prawica tożsamościowa, tak, to jest ale jednak na inna właśnie, propozycja tak, no, niż Front Narodowy czy tak, ale, Partia Wolności, Austriacka tak, Partia ale, Wolności. Ale na zachodzie to Orban nie chce, to jest, to Orban, pcha, na przykład Radosław Sikorski postawił tezę, że PiS popierał Marine Le Pen w tych wyborach. No to jest nieprawda, ewidentna. No Orban, a to PiS. To powiedział, że no co prawda publicznie nie popierał, ale gdybyśmy zajrzeli do głowy, to byśmy pewnie doznali. To jest taka bardzo wygodna formuła. Natomiast to są partie różne, ale Zachód nie chce tego uznawać. I co więcej, opozycja bardzo wyraźnie mówi, tak, to jest jeden worek. No, wczoraj na portalu TVN był tak, kim jest Macron, który porównał Kaczyńskiego do Putina. No, jest taka zachwyta, bo patrzcie, słuchajcie, oto Macron odważnie jebał się. Podjeżdżają. Czarne. Taki był sens tego nawiązania przez Jarosława Kaczyńskiego. To są samochody. To spotkanie z zeszłym roku w Merseburgu. Takim pałacyku pod Berlinem. Czarne, czarne, W razie powiedział, że my nie jesteśmy tacy jak Alternative für Deutschland, jak Marine Le Pen, ale wy też następujecie inaczej. No i potem doszło do reelekcji Donalda Tuska, całkowitego zlekceważenia, bardzo wyraźnego zjedzenia Kaczyńskiego, że to dla nas jest casus belli, no mówiąc tak krótko. No i ten dialog się rozsypał, no. Oczywiście można powiedzieć, że to sanktuarium. Trochę utrzymywanie jakichś specjalnych relacji z Polską. Czy nie jest też tak, że ten populizm to jest coś, co jest nieodłączne od demokracji masowej? Niezależnie, ale właśnie chciałbym, żeby pan się odniósł do pewnej mojej hipotezy, to znaczy, że on jest nieodłączny, on jest ponad tymi podziałami prawica-lewica i że populizm to jest tak naprawdę zjawisko dawania wyborcom, przynajmniej na poziomie propagandy, ale też na poziomie konkretnych działań, tego, czego wyborcy oczekują w takim krótkoterminowym, krótkoterminowej perspektywie i z tego punktu widzenia, no chociażby rządy Platformy Obywatelskiej w Polsce też były rodzajem populizmu. Ale nawet pamiętam dobrze, jak Marcin Król, taki bardzo szacowny filozof, mówił, tak, właśnie, Tusk powinien być populistyczny, to jest właśnie to, tak, trzeba tą ciemną masę, prawda, jakby kupować takimi rzeczami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka ulubiona teoria lewicy. Wraz z pojawieniem się publicystów pojawił się fake news. O, to straszne, to wcześniej tak nie było. No, przecież mnóstwo było. Pamiętam dobrze, jak na półtora tygodnia przed ogłoszeniem listy Macierewicza w Gazecie Wyborczej był rzekomy projekt dekomunizacji, który sięgał do brygadzistów.
Oczywiście okazywało się to nieprawdą i tak dalej. No dalej, przecież przypomnijmy, pokazywały się rozmaite teksty Washington Times oparte na jakichś raportach jakichś oficerów wywiadu o ogromnym wpływie Rosjan na wynik wyborów. No, dlaczego Trump na to reagował bardzo ostro? Dlatego, że była to sugestia, że jeżeli wygrała prawica, to musi być to osiągnięte w jakiś podwójny efekt. Podam inny przykład. Część kampanii o Brexitu, owszem, byli tacy, którzy rzeczywiście podawali, politycy przeciwni, że podawali zawyżone koszty, które musi dawać Wielka Brytania wobec Unii. Ale byli też tacy, którzy twierdzili, że jeżeli dojdzie do Brexitu, to gospodarka Wielkiej Brytanii zbankrutuje w ciągu 3 miesięcy. I co, to nie był fake news? Jest to tak bardzo łatwo. Fake news to co inni, a to co my, no to no, po prostu nie sprawdziło się. Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. 70. rocznica aresztowania rotmistrza Witolda Pileckiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, oficera rezerwy Wojska Polskiego w okresie okupacji niemieckiej, współzałożyciela tajnej armii polskiej, dobrowolnego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz, po wojnie więźnia politycznego, który padł ofiarą komunistycznego mordu sądowego. Rotmistrz Pilecki, żołnierz niezłomny, bohater narodowy, symbol bohaterstwa, znak oporu Polaków wobec okupantów, a zarazem postać, która stanowi, jak sądzę, potężny wyrzut sumienia dla Polski Ludowej i tych wszystkich, którzy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza utrudniali dokonanie z nią historycznych rozliczeń. Przy telefonie dr Wojciech Stanisławski, historyk z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. 70. rocznica aresztowania rotmistrza Pileckiego przez komunistyczne organy bezpieczeństwa, ale jednocześnie dziś mamy 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Europa świętuje zwycięstwo nad III Rzeszą. My chyba nie. To właściwie wygraliśmy tę wojnę, czy nie wygraliśmy tej wojny? Myślę, że nie wygraliśmy. Pytanie jest mocne. Mocna jest pewnie moja odpowiedź, ale rzeczywiście ten bilans z perspektywy 70 lat i z perspektywy myślenia przez ostatnie ćwierćwiecze jest niezawoalowany o to, co się stało, jest dla nas niesłychanie gorzki. Taka krótka fraza, która też jest trochę rocznicowa, bo jej autor Jan Krzysztof Kelus kilka dni temu otrzymał najwyższe odznaczenie z rąk prezydenta Orderu Orłowiowego. Niesłychanie gorzki. Natomiast jedna z jego najbardziej gorzkich pieśni, piosenek, ta Nierozbijona Mur kanału, będąca próbą opisem żartobliwym, gorzkim rozmowy protestacje FM, to takie dziadostwo, że po prostu no, ja momentalnie wyłączam. Absolutnie. Czy nie przyjemnie coś posłuchać? Ciekawego. Jaka historia? A oni to specjalnie, wiesz, niby piękniusie puszczają, żeby to tuszować, żeby ludzie, wiesz, nie znali prawdy. Komorowskiego zamienili dzisiaj w Mikołaja, że Komorowski niby pieniądze rozdaje. Takie. No takie, wiesz, aż wiesz, dziecko widzi, że to głupoty. Naiwne. A głupie i denerwuje, jak denerwuje, że człowiek jakby taki głupi jest i te piosneczki, 40 lat w kółko to samo. A nowych to nikt nie produkuje, że jedna osoba, Maryla, ile wyśpiewała piosenek. No. Takie fajne ma przewoje niektóre. W Polsce, w krajach, które znalazły się sztuka amerykańskich przewojów, gdzie tak się podnieca i... A że śpiewa ten. Górno on śpiewał, dawno nie żyje, a to Jackson, a to tak Houston, a to jeszcze inne. I też i Prince już nie żyje. Pewne to chociażby Rosji, przedawkowania. Jak nie leków, to narkotyków. Człowiek głupi. Jak ktoś ma, nie umie nad tym zapanować, w sensie, że Panu Bogu Jahwe, Panu Bogu Jehowie podziękować za to, co się ma i nie szaleć za wszelką cenę, nie ci być. Wszędzie tak jest, niestety. Człowiek jest nieobliczalny. Pan wspomniał o Pileckim, Witoldzie Pileckim jako... A są tacy ludzie, ale to jest bardzo mało na pęczki, bo przecież wąska droga jest, która prowadzi do życia wiecznego i że niewielu jest tych takich, którzy ją znajdują. W zapiskach
w zapiskach Andrzeja Bąkowskiego, który wspomina defiladę, triumfalną defiladę w Paryżu i siebie samego, który stoi nie kryjąc łez i paląc jakiegoś przemyconego papierosa, ponieważ to nie jest jego defilada i nie jest to jego zwycięstwo. Takim symbolem jest nieobecność Polaków na polskiej reprezentacji wojskowej na defiladzie w Londynie. Takich symboli jest gęsta. Ostatnia książka Piotra Zaręby, taka próba zmierzenia się z wymiarem polski klęski, z głębią polskiej klęski. I takim symbolem jest oczywiście aresztowanie Pileckiego w drugą rocznicę końca wojny i śmierć w kilka miesięcy potem. Ja myślę, że ta fraza polityka historyczna tylekroć padała i tylekroć była projektowana w takim wymiarze wishful thinking, że jest trochę zbanalizowana, może nie skompromitowana, ale zbanalizowana, natomiast tak naprawdę rozsądna, dojrzała polityka historyczna to powinna być opowieść o tym, jak gorzkie osobne jest nasze doświadczenie końca II wojny. Polska, podobnie jak Europa Zachodnia, obchodzi koniec wojny 8 maja. Rosjanie wciąż obchodzą 9 maja. Ale chyba chodzi nie tylko o rozbieżność w datach. Czy to nie jest tak, że Rosjanie przywiązują znacznie większą wagę do tej rocznicy niż Europa Zachodnia? Przynajmniej można odnieść takie wrażenie. Z czego to wynika? To jest drugie najważniejsze wydarzenie w dziejach Rosji czy świata około rosyjskiego, bo jak wiemy, te rocznice są rozmywają się. Nie chcę powiedzieć o świecie postsowieckim, bo już nie jest to tak ważne wydarzenie w nowej świadomości historycznej Kazachstanu. Nie jest to takie doświadczenie rzecz jasna dla Prybałtyki czy dla Ukrainy. Natomiast jest to na pewno takie doświadczenie dla ogromnej części Białorusi i dla przeważającej części Rosji. Drugie największe wydarzenie w XX wieku, największe, tak naprawdę jedyne niekwestionowane zwycięstwo. A drugim tym wydarzeniem XX wieku? No, rewolucja jednak. Rewolucja, wstrząs, znaczy rozpad imperium, zakwestionowanie samej idei państwowości rosyjskiej przez chwilę, a potem jej odtwarzanie, a nawet rozwijanie, ale w formach tak karykaturalnych, tak groteskowych, tak absolutnie niespójnych z tym, co było przed tym dziedzictwem Romanową, że trudno o kontynuacji mówić, chociaż oczywiście można ją gdzieś tam dostrzec. Ja myślę, że nie mamy ani środków, ani nie powinniśmy mieć ambicji, żeby tą narrację rosyjską kwestionować na każdym możliwym polu, refutować. Natomiast musimy z nią spotkać naszą opowieść. I czy jest to możliwe w ogóle? Bo to jednak są dwie różne pamięci. Mimo tego, że i w obu przypadkach była walka z III Rzeszą. Ja myślę, że to jest kwestia, takie konfrontacje, jeśli tak dokonują, na poziomie rozmów indywidualnych, nocnych rozmów Polaków i Rosjan, na poziomie spotkań historyków, na poziomie konfrontowania wyobraźni w dziełach artystycznych i na poziomie dosyć sztywnych rozmów politycznych. Ja myślę, że to trzeba się spokojnie trzymać swojego, to znaczy im bardziej sugestywna, im bardziej uniwersalnymi środkami opowiedziana będzie nasza opowieść o naszej II wojnie, tym większą ma ona szansę dotrzeć do Rosjan. Tutaj ani opinii dyplomatyczne, ani perswazyjne naciski nie pomogą. Musimy postawić kropkę. Dr Wojciech Stanisławski, historyk z Muzeum Historii Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Informacje dnia w skrócie. 15.30, Ewa Worobiec, zapraszam. W całym kraju odbyły się uroczystości 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. W Warszawie przed grobem nieznanego żołnierza złożono wieńce. W Częstochowie kombatanci zgromadzeni na uroczystościach mówili, że wiadomość o zakończeniu wojny przyjmowano z ulgą i wzruszeniem. Dwa końcenia wojny też bym czekali z utęsknienia. Faktycznie bardzo przychodziło, jak front nadszedł, to było coś strasznego. Jedyna błyskawica, strzelanie, pociski się sypały ze wszystkich stron. Niemcy uciekali nawet do tego stopnia, że końskich ogonów się trzymali. Wszyscy byli uśmiechnięci na wiadomo, że wojna się skończyła. Niektórzy mieli łzy, ale to wszystko szybko przemijało. W czasie wojny Polska relatywnie poniosła największe straty, zginęło prawie 6 milionów jej obywateli. Nasze siły zbrojne uczestniczyły w większości kampanii wojennych i bitew II wojny światowej. We wrześniu zjazd sympatyków nowej formacji i wybór władz. Kornel Morawiecki, wrocławski poseł koła Wolni i Solidarni, potwierdził, że zakłada nowe ugrupowanie. Będzie się nazywało tak jak koło poselskie. Nie wyklucza także, że jego formacja wystawi swojego kandydata na prezydenta Wrocławia. Ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Chcielibyśmy, żeby
Polacy byli skazani tylko na wybór między rządzącymi a tą opozycją totalną, bo to nas osłabia jako naród. Taką partię chcemy budować. Do takiej partii zapraszamy wszystkich. Kornel Morawiecki to legendarny twórca Solidarności Walczącej w okresie stanu wojennego. W ostatnich wyborach do Sejmu startował z listy Kukiz 15. Rok temu wystąpił z klubu po tym, jak posłanka Małgorzata Zwiercan została usunięta z klubu za to, że zagłosowała w jego imieniu. Wtedy Morawiecki założył koło poselskie Wolni i Solidarni, którego jest szefem. Kolejki samochodów ciężarowych na granicach Białorusi z krajami Unii Europejskiej. W sumie na przekroczenie przejść granicznych oczekuje 1800 tirów. Najtrudniejsza sytuacja jest na białorusko-litewskich przejściach, na najbardziej obciążonym w miejscowości Kamiennej Łoch i na przekroczenie granicy oczekuje 700 ciężarówek. Duże kolejki również widoczne są na obu białorusko-łotewskich przejściach. Natomiast przy wjeździe do Polski ze strony Białorusi nie powinno być większych problemów. Największy ruch jest na podgrodzieńskim przejściu w Bruzgach. Tam na wyjazd z Białorusi do naszego kraju oczekuje 95 ciężarówek i 145 samochodów osobowych. Na pozostałych białorusko-polskich przejściach sytuacja jest znacznie spokojniejsza. W Dover na południu Anglii pojawił się nowy mural Banksiego. Najnowsze dzieło legendy street artu przedstawia robotnika usuwającego za pomocą dłuta jedną z gwiazd na fladze Europy. Mural został przez internautów zinterpretowany jako symbol wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co według unijnych zasad powinno nastąpić najpóźniej w marcu 2019 roku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęła 15.33, Anna Grabowska, dzień dobry Państwu, witam w programie Kapitał i Praca, witam razem z moimi dzisiejszymi gośćmi, Waldemarem Ludkowskim, wiceprzewodniczącym Forum Związków Zawodowych, dzień dobry Państwu, doktorem Wojciechem Nagelem, ekspertem Business Center Club, dzień dobry Państwu, i Piotrem Szumlewiczem, OPZZ, witam, dzień dobry Panom. Coraz większymi krokami zbliża się obniżenie wieku emerytalnego dla Polaków do 60 i 65 roku życia, bo już od października tego roku, a wnioski o emerytury w tym wieku będzie można składać już od 1 września tego roku. No i tu pojawiają się obawy ekspertów, że będzie ich bardzo dużo, co wpłynie na sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w efekcie także budżetu państwa. I tutaj kampanię propagującą pozostawanie dłużej w zatrudnieniu rozpoczął już ZUS, a kluczowym hasłem jest możliwość wyboru. Pracować dalej, czy odchodzić na emeryturę od razu po osiągnięciu wymaganego wieku. Pochopna decyzja może bowiem oznaczać niskie świadczenie, tak w tej kampanii się mówi. I w miniony w piątek rozpoczęli pracę doradcy emerytalni. Na razie jest to pilotaż, ponieważ są oni jedynie w Zabrzu i w Warszawie, no i mają przeliczać emerytury, jakie ktoś uzyskałby dziś, ewentualnie ta sama osoba za kilka lat. No więc posłuchajmy, co myślą o tym przechodzący, czy też jeszcze nie przechodzący na emeryturę Polacy. W listopadzie ubiegłego roku Sejm uchwalił ustawę, która przewiduje obniżenie od 1 października 2017 roku wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Stąd moje pytanie. Czy zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego przejdzie pan na emeryturę? Raczej pracuję dalej. Znaczy, zależy jak się będę czuł. W takim wieku, no to odpocząć to już pora chyba, tak myślę. Pracuję dłużej. Pracuję dalej. Bardzo bym chciała. Mam nadzieję, dlatego że jestem świadoma, że emerytury w Polsce raczej nie mają racji bytu za te 40 lat, dlatego oszczędzam na swoją emeryturę. Zrobię wszystko, żeby teraz trzeba odkładać pieniądze, bo emerytury i tak dostaniemy, więc przejście na emeryturę to oczywiście jak najszybciej, tylko najpierw trzeba sobie odłożyć samemu. Jak będę mógł, to będę pracował. Przechodzę od razu. Dlaczego? Bo jestem już bardzo zmęczony pracą. Nie będę się chciał nudzić. Jeśli będzie mnie stać przejść na emeryturę, to pewnie będę na tej emeryturze i będę korzystał. Jeśli będę musiał pracować, to będę pracował. Żeby się nie zastać w domu. Żeby mieć lepszą emeryturę. Ja generalnie jestem przeciwna obniżeniu. Znaczy, jak ktoś jest chory, czy miał ciężką pracę, ale wydaje mi się, że ludzie coraz dłużej żyją i potrafią coraz dłużej pracować. Ponieważ to jest bardziej korzystne w tym momencie. Tak w każdym razie to wygląda. Emerytury raczej nie wyglądają teraz zbyt dobrze. Zresztą mówi się, że do 2020 roku pula pieniędzy przeznaczonych na emeryturę nie wystarczy. W tej chwili emerytura to 60% naszego wynagrodzenia. Za 10-15 lat będzie to tylko 30%.
20%. Czy większość ludzi zdaje sobie po prostu taką sprawę? Myślę, że nie. Myślę o tym, że po prostu nie pracować, a nie zdają sobie sprawy z konsekwencji. No niestety, ten system się prędzej czy później rypnie, szczególnie, że jest coraz mniej młodych ludzi, coraz więcej starszych, wszyscy chorują, nie ma się kto zająć tymi ludźmi, więc takie życie. Tak mi się wydaje, że trzeba dłużej pracować, jeżeli dłużej żyjemy. A nie jesteśmy super bogatym społeczeństwem, jak jakieś zachodnioeuropejskie. No może wtedy jeszcze będę w stanie sobie jakoś dorobić, to zależy, jakie będą przepisy. We własnym to nie, bo to jest taka praca specyficzna, że w wieku 60 paru to można nie dać rady. Także pewnie bym czegoś szukał innego. Naprawdę trudno przewidywać, ponieważ już były pewne zmiany, jeżeli chodzi o emeryturę, więc naprawdę teraz to w sumie zależy od tego, kto dojdzie do władzy, mam wrażenie. Myślę, że ZUS już dawno zbankrutuje do tej pory. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaki będzie poziom życia za tą emeryturę dostępny. Jeśli będzie racjonalna decyzja, nie dlatego, że się boję, to przejdę. No, przepisy się zmieniają, prawo się zmienia, jak obserwujemy to właśnie. Spójrzmy chociażby na naszych sąsiadów Niemców i nie zazdrośćmy im podróży po Europie na emeryturze, tylko róbmy tak jak oni. To znaczy odkładajmy na swoje emerytury. No właśnie, odkładajmy na swoje emerytury, oszczędzajmy tyle, że wydawałoby się, że to... Znaczy tak, przynajmniej mnie się wydaje, że to jest rada pewnie dla ludzi młodszych, bo ze starsi to już pewnie nie zdążą, to zwyczajnie. No to trochę danych. 83% pytanych w badaniach Polaków chce odejść na emeryturę od razu po przekroczeniu wieku emerytalnego, kolejne 11% w pierwszym roku, a tylko 6% decyduje się zostać w pracy dłużej. Dlaczego? Czy my nie lubimy pracować, nie chcemy, jesteśmy zbyt chorzy, ale nam ktoś renty nie daje, pan Piotr Szymlewicz? Ja myślę, że polskie zmiany w systemie emerytalnym są trochę na głowie postawione. Najpierw była na głowie postawiona reforma w 1999 roku, później podniesienie wieku emerytalnego przez PO i dzisiaj te zmiany z PiS-u też. Otóż teraz obniża się wiek emerytalny i dopiero no już jakiś czas po tych zmianach mówi się ludziom, że będą tracić niskie emerytury i zachęca się ich do pracy. Coś więc nie zagrało. Naszym zdaniem jako OPZZ-u kluczowe jest tak naprawdę powrót do systemu opartego na solidarności pokoleń po pierwsze, to znaczy tego systemu, który był przed 99 rokiem. Jeden argument, otóż w latach 94-99 zadłużenie kraju w Polsce spadało, po wprowadzeniu nowego systemu emerytury zaczęły spadać, zadłużenie zaczęło rosnąć. W związku z tym mamy taką bardzo dziwną sytuację, że Polacy niby pracują więcej, Polacy pracują bardziej wydajnie, natomiast na emerytury brakuje pieniędzy i państwo się zadłuża. Naszym zdaniem kluczowa sprawa tutaj polega na tym, że jest strasznie dużo, o czym pewnie będziemy mówić, jest strasznie dużo umów nieoskładkowanych, coraz więcej ludzi nie płaci składek i przez to czekają ich głodowe emerytury i niestety kolejne rządy tak naprawdę niewiele z tym robią. Również mamy limit 30-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia, więc ci najbogatsi też bardzo mało wpłacają do tego wspólnego systemu. Trudno się więc dziwić, że ZUS jest w kryzysie. Druga ważna, czy trzecia ważna sprawa, to co mówiliśmy już kilka lat temu przy podnoszeniu wieku emerytalnego, Polacy mogliby pracować dłużej, gdyby byli zdrowsi, to tutaj też mówili w tej sądzie ludzie, gdyby byli zdrowsi, gdyby była dla nich praca, to by pracowali. I to jest sprawa postawiona na głowie. Jest dobry moment, w którym teraz zapytam pana Wojciecha Nagela w imieniu pracodawców. Może właśnie warunki pracy są niedopasowane do potrzeb osób starszych, brak zarządzania wiekiem, tak? U nas to jest absolutna bolączka. Tak się wydaje, że to jest po prostu, ale to wyzwanie dla pracodawców. Może przypomnijmy, że emerytury są ze składek, więc warto byłoby pamiętać o tym, że cokolwiek powiemy na temat systemu po roku 99, który istotnie miał bardzo wiele mankamentów, ten system naliczania świadczeń, który obowiązywał wcześniej, był oderwany od systemu zdefiniowanej składki. I to jest rzecz kluczowa. Nie ma w świecie krajów, z całą pewnością nie ma w OECD takich krajów, które miałyby systemy emerytalne oderwane od składkowania. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, którą pani poruszyła, wydaje mi się, że zarządzanie wiekiem w warunkach polskiego rynku pracy zaczyna się wtedy, kiedy mamy do czynienia z rynkiem pracownika. No już mamy podobno rynek pracownika. Dobrze, myśmy wiedzieli o tym w 2010 roku, kiedy znaliśmy prognozy demograficzne, które wskazywały na to, że rok 2016-17 będą przełomem, jeśli chodzi o ucięcie napływu młodych roczników na rynek pracy i zasadniczą zmianę struktury zawodowej, to znaczy coraz więcej ludzi starszych, coraz mniej ludzi młodych. Demografia, ale są też pewne czynniki gospodarcze. Tak, czynniki gospodarcze to jest siła polskiej gospodarki oparta na małych i średnich przedsiębiorstwach, czyli dywersyfikacja struktury, która powoduje, że ludzie znajdują pracę w różnych miejscach. Tutaj była mowa o tym, jak ludzie są zatrudnieni.
No na 16 milionów pracowników, 10 milionów to są umowy o pracę, chcę przypomnieć. Mało. Być może, ale być może jest również tak, bo możemy spojrzeć na to z drugiej strony, że zgodzi się pan na pewno z tym, iż pewna elastyczność na rynku pracy, pewna, podkreślam, ja mówię, nie mówię dowolne, pewna jest potrzebna. Jeżeli mówimy o tym, że 2,5 miliona... Co bardziej wybór. Mówimy o tym, że 2,5 miliona osób jest na umowach cywilnoprawnych, to te 2,5 miliona w stosunku do 10, no to chyba jest zdecydowana mniejszość. Ja myślę tak, rynek się sam kształtuje. Jeżeli będziemy mieli rynek pracownika, a zmierzamy w tą stronę, bo mamy najniższe bezrobocie od 25 no właśnie, lat, dlatego to powiedziałem. To zarządzanie wiekiem zaczyna mieć swoją perspektywę i swoją szansę. Ja jestem zdecydowany za tym, żeby kwalifikowane zasoby pracy pracowników starszych, doświadczonych, pozostawały, żeby pracowały dłużej. Uważam, że to jest kapitał dla pracodawcy. Takie jest moje stanowisko, również jako osoby, która w przeszłości zatrudniała, a obecnie również uczestniczy w tym procesie, więc tutaj pewnie między nami nie ma sporu. Tylko pytanie jest takie, na ile ta świadomość wśród pracodawców, którzy są różni, ale również wśród pracowników, no ta ankieta była bardzo ciekawa, ten sondaż, bo mnie się wydaje, że jak słyszałem takie sondaże kilka lat temu, to ten poziom świadomości ekonomicznej był tak, niższy. Tak, tak, to prawda, że na pewno mniej osób mówiło, szczególnie tych młodych, bo tutaj się młodzi ludzie wypowiadali, że trzeba samemu oszczędzać. To pracujmy jest dłużej. Osobna taka kwestia. Jest ja bym powiedziała, że tam się przebijało, że jednak sami dodatkowo oszczędzajmy, to bym powiedziała, że bardziej tak. Ale i też tam jeszcze był jeden taki element, który mówi o tym, że musimy się opiekować tam osobami starszymi, innymi i tak dalej. Bo tu chyba parę elementów się na to składa. Z jednej strony to, jakie to umowy, tak, i na pewno nasze samo zdrowie, ale na przykład też brak, wydaje mi się, opieki instytucjonalnej nad na przykład osobami starszymi z jednej strony, młodszymi z drugiej strony, wskutek czego osoby starsze odchodzą po prostu po to, żeby się zajmować nie wiem, albo swoimi rodzicami, albo swoimi wnukami, tak, zamiast pozostawać na rynku pracy. Czy to nie byłoby potrzebne jako taki kolejny element wprowadzony? Jest wprawdzie polityka senioralna, tam MALU 2017, nowe otwarcie, ale czy to by pomogło dłużej pozostać na rynku pracy, czy to jest bez znaczenia, pan Waldemar? Czy w jakiś sposób być może pomogło, aczkolwiek nie widzę w tym jakiegoś rewelacyjnego rozwiązania, które przełomu, które by wycisło, a przede wszystkim pójście w dłuższą aktywizację zawodową danej osoby, to też ma swoje znaczenie w przypadku, co dana osoba, jaki zawód wykonuje. No właśnie. Niebagatelna sytuacja. Natomiast być może pani redaktor, szanowni państwo, sprowadził też to do bardziej takiego układu zero-jedynkowego. Nasze wynagrodzenia, wysokość składki, a przyszła emerytura. Dzisiaj przeciętna emerytura Polaka to jest około 2000 zł. Co to jest? To jest praktycznie wiele nic. Brutto mówię o brutto. Na te 9 prawie milionów, 8 z kawałkiem milionów emerytów, rencistów w naszym kraju, pracujących o niebo, lepiej, korzystniej z perspektywy czasu, o czym kolega Szymlewicz mówił, to wynagrodzenie się nie przekłada na jakość tego życia na emeryturze. Przykład z wypowiedzi osób, porównanie się do Niemiec. Nasi sąsiedzi z zagranicy pracują no, mniej więcej porównywalnie w czasie, ale wynagrodzenia mają o zdecydowanie wyższe. I potem zwiedzają świat, tak? Potem zwiedzają świat i ja bym marzył sobie, aby osoba, kobieta pracująca, przepraszam, mająca możliwość odejścia w wieku 60 lat, miała emeryturę na poziomie 5000, nie powiem, że euro, ale przynajmniej złoty w brutto. Dzisiaj jest to nieodległe marzenie i w zależności właśnie kto, gdzie, jaką pracę wykonuje, to z jednej strony ma możliwość czy chęć wydłużenia swojej aktywności zawodowej. W wielu przypadkach się tej aktywności nie da, żeby powiem, kontynuować i ludzie się decydują pomimo niewielkiej emerytury
zakończyć swoją odpowiedź. No to przejdźmy do tych dwóch właśnie wariantów. Ja tutaj powiem, że mam badania Instytutu Badań Strukturalnych i z niego wynika, że spośród osób urodzonych w latach 60. co druga osoba będzie miała emeryturę minimalną, w latach 70. 60%, a wśród tych, którzy urodzili się w latach 90. 3/4. No to to wynika przecież z niskich zarobków. Znaczy katastrofalnie to wygląda. Ja chciałem jeszcze tylko uzupełnić tutaj wcześniejsze uwagi, że z tego co pamiętam ostatnie dane OECD to jest realny wiek przechodzenia na emeryturę dla kobiet bodaj 59,5, dla mężczyzn 62,5. Realnie. To oznacza, że Polacy cały czas pracują de facto bardzo, znaczy wcześniej przechodzą na emeryturę. Ale to wszystkich państwa generalnie ja jest wiem, wcześniej. No, nie, to zgoda oczywiście, ale w Polsce, jest tak samo. Ale w Polsce jednak jest kilka lat krócej. To się też wiąże z tym, że to co już mówiłem o tym nieoskładkowaniu umów, to też bym się nie do końca zgodził z tym, że mamy dzisiaj rynek pracownika, dlatego że duża część rynku pracy jednak jest bardzo niestabilna i nawet jak się pan przejdzie po Warszawie, to jest bardzo dużo ofert pracy, to jest 1600-1700 zł w ramach umowy cywilnoprawnej na rękę, więc to jest, to tak naprawdę nie jest rynek pracownika, tylko to jest, można powiedzieć, likwidowanie bezrobocia przez pewnego rodzaju segment śmieciowego rynku pracy, więc i jeszcze jedna uwaga odnośnie tych seniorów, ważna rzecz, bo śledzę te dane Eurostatu i GUS-u dotyczące seniorów aktywnych zawodowo i chociaż to się poprawiło w ostatnich latach po podniesieniu wieku emerytalnego, ale cały czas, jak chodzi o osoby na rynku pracy w wieku 55-64 lata, to cały czas radykalnie odstajemy od krajów Unii Europejskiej. W związku z tym i teraz oczywiście obniżenie wieku emerytalnego jeszcze obniży ten wskaźnik. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że niestety o tym i PO milczała, i PiS niestety o tym milczy. To jest rzeczywiście inwestowanie w zdrowie Polaków. I rzeczywiście te dane pokazują z tym 59-62, że większość Polaków no, faktycznie nie jest zdolna do pracy, bo jest przemęczona, bo zaczyna chorować i na dodatek nie ma dla nich miejsc pracy godnych. Po prostu nie ma. Wypadają z rynku pracy. Jak ktoś straci pracę w Polsce w wieku nawet 53 lat, to ma problem. No to może teraz przejdźmy jeszcze trochę do drugiej strony. Niewątpliwie 1% podwyżki wynagrodzeń to tak niemal 2% wzrostu dochodu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. No i w związku z tym 5 milionów emerytów pobiera, z 5 milionów emerytów 150 tysięcy pobiera emeryturę minimalną. No więc do nich dopłaca budżet. W momencie, kiedy będzie więcej takich osób, budżet będzie musiał dopłacać więcej. Skąd na to brać? Mówisz, że to nawet 1/3 wydatków rządowych może być za chwilę. No, z całą pewnością wiemy, że reforma emerytalna 99 roku nie rozwiązała tego problemu. Podkreślaliśmy to od lat, to znaczy problemu emerytur i generalnie świadczeń najniższych, czyli świadczeń minimalnych. Ale chcę podkreślić, teraz zostały podniesione do tego ale, ale chcę podkreślić, że to, co zostało zrobione, jest, jest pochodną tego, co było opisywane w zielonej i w białej księdze Unii Europejskiej dotyczącej stabilnych systemów emerytalnych i adekwatnych, tak, stabilnych i adekwatnych. Mianowicie, że nie ma tak naprawdę kraju w Europie, który systemowo rozwiązałby problem minimalnych świadczeń. On dotyczy w krajach starej Unii 24% kobiet na przykład, tak, czyli ten problem zróżnicowania wynagrodzeń występuje tam również. Ale zgodzi się pan ze mną, że kobiety też mniej zarabiają. Zgoda, mniej zarabiają, są bardziej obciążone, krócej pracują, prawda? Chociaż dane GUS-u wskazują, że jest odwrotnie na przestrzeni ostatnich kilku lat, że kobiety jednak reprezentują dłuższy staż pracy od mężczyzn, czasami nawet 10 lat. No więc tu powiem, że tu krócej jest, pracują jako pracownicy najemni, żeby tak nie zabrzmiało, że są... Natomiast chciałbym powiedzieć o rzeczy następującej. Wydaje mi się, że trudno byłoby polemizować z faktem, iż najlepszym regulatorem płac jest rynek. Rząd nie jest tym pracodawcą, który jest w stanie podnieść poziom płac w gospodarce. Spółek Skarbu Państwa jest niewiele. One mają bardzo zróżnicowaną sytuację i mówiąc krótko, te impulsy płacowe powinny wynikać z tego, co się dzieje na rynku pracy, jeśli chodzi o zapotrzebowanie, jeśli chodzi o tę relację pomiędzy podażą a popytem na pracę. Pan ma słuszność i tutaj nie ma sporu między nami, że są takie segmenty rynku pracy, które tradycyjnie, już nie tylko od w latach gorszej koniunktury, ale również bardzo dobrej koniunktury, są rynkami elastycznymi, które nie są formowane w oparciu o umowy stałe. Nie ma sporu. Ja chcę przypomnieć, 10 lat temu bardzo dobra sytuacja gospodarcza, 2006-2007 rok, wzrost w okolicach 5-6-7%. Rynki, które były rynkami pracownika, gastronomia, budowlanka, przemysł lekki, to były właśnie te rynki, gdzie popyt
zdecydowanie wyższy. Pamiętam konferencję budowlaną, którą organizowaliśmy w BCC, gdzie Budimex, który wtedy zatrudniał ludzi, pracowników na umowę o etatową 5000 zł brutto wtedy z całym pakietem socjalnym nie był w stanie utrzymać pracownika. Ale ja pytałam o dochody FUS i tutaj do pana Waldemara Ludkowskiego się zwrócę. A może po prostu z pytaniem wprost. A może zrezygnować, i co na to związki zawodowe, zrezygnować z limitu dla najlepiej zarabiających, którzy po przekroczeniu 250% przeciętnego rocznego wynagrodzenia składek już po prostu w ogóle nie płacą. To w jakiś sposób pomoże tej dziurze w cudzysłowie? W jakiś sposób może pomóc, ale to powtórzę się, ten procent tych osób jest niewielki. Tak, szukamy różnych źródeł do dochodu, tak? Pani proponuje symetrię również po stronie emerytalnej? W momencie kiedy patrzymy na to w ten sposób, Fundusz Ubezpieczeń się spiął, mamy kilka źródeł wpływowych. To źródło, które, czyli to obciążenie, o którym pani redaktor wspomniała, czyli dołożenie do funduszu, do minimalnej, tu jest duży wsad budżetu. Nie? Dlatego szukamy źródeł, tak? Może 250, może poszerzenie podstaw, tak, o składkowania. A dlaczego pani redaktor nie mówi o systemach emerytalnych? Ale mi się wydaje, my szukamy tam, nie tam, gdzie trzeba. Nie najbardziej spójnej. Pan Waldemar Ludkowski, proszę, kończy. Próbować oskładkować, co jest tylko możliwe. Tak. Okej. Natomiast cały czas mamy to w określonym, dość niewielkim poziomie. Państwo, jedna z szanowanych pań profesorów, ostatnio słyszałem, to jest wiedza powszechna, powiedziała o czym? O podatkach. Dlaczego się nie mówi z jednej strony, że państwo, obojętnie czy poprzednia koalicja, czy obecna koalicja rządowa, nie pójdzie w większą rotację wysokości podatków, to może w jakiś sposób mieć wpływ na rynek pracy, czyli zwiększenie ilości pracobiorców, świadczeniobiorców z drugiej strony, ale to może dokapitalizować budżet w jakiś sposób, który będzie rotacyjnie wpływał. A ja będę ciągle pytała do dokapitalizowania, ale FUS-u. Mianowicie, to rozumiem, że jest pan przeciwko tej likwidacji tej 30-krotności? Nie, za, no właśnie, a umów o dzieło na przykład, bo są takie pomysły, tak, żeby powiedzmy też poszerzyć o składkowanie. Tutaj wracam trochę do pana Wojciecha Nagrała, ponieważ pan mówi, dlaczego nie powiemy o systemach specjalnych. A to ja powiem na przykład o propozycji o składkowaniu umów o dzieło, poszerzenie składkowania umów zlecenia. To są takie ustalenia. Umów o dzieło, co tam jeszcze? Tutaj urodziny, kluczowe, 30-krotność, dobrze, składkujmy. Tylko proszę państwa, my mamy 46 miliardów deficytu w FUS-ie, a w tego typu dyskusjach nie jest podejmowany temat, który z punktu widzenia niedoboru w systemie emerytalnym jest kluczowy. 20 miliardów złotych rocznie, czyli ćwierć biliona złotych przez 10 lat jest w systemach uprzywilejowań emerytalnych. Żadna siła polityczna tego tematu nie podejmuje, ponieważ to jest temat drażliwy politycznie. Natomiast ekonomicznie, z punktu widzenia załatania tych niedoborów, to jest temat 25 miliardów złotych. Wsparcie dla przedsiębiorców władzy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest nasze stanowisko OPZZ. To jest proste, jak chodzi o to, że skąd wziąć pieniądze, odsłatkować wszystko na jedno i tyle. Stokrotnie się znana rzeczą oczywistą, że powinna być zniesiona. Myśmy tam pomogli w całej Unii Europejskiej prawie, gdzie jest tak po prostu, że osoby bogate wyższe mogą płacić więcej z różnego systemu, a z tego na 50%, a dla płacy minimalnej 75%. Jest to dla osób, które mało zarabiają na niską emeryturę, a to co pan powiedział dla osób, które dużo zarabiają, jeżeli by płaciło od wszystkiego, to by miały bardzo wysokie. To jest niesprawiedliwe naszym zdaniem. I ostatnia uwaga. Warto rozważyć coś, co swego czasu podaje premier Morawiecki radził. To znaczy, żeby składki włączyć do podatków, ale te podatki musiały być wtedy radykalnie bardziej progresywne. Takie zdanie na przykład, czyli od 10 na przykład do 65% podatków dla najbogatszych, ale to by wliczało składki, bo będą płacili dużo więcej, natomiast wtedy to byłaby część łapy systemu emerytalnego. Na razie wspólne podatki i składki na odpadność. Pan Waldemar
Kwiatkowski, mam jeszcze takie pytanie, mianowicie, a może na emerytury obywatelskie minimalne dla wszystkich? Nad tym należałoby się zastanowić, ale tylko zastanowić, ponieważ nawet w programie Zespołu Polityki Społecznej Rada Mediolowu to jest zamknięte w naszej dyskusji, natomiast powiedziałbym, nie wywiera jakiegoś emocjonalnego natarcia wszystkich stron, czy strony społecznej, czy strony pracodawcy, czy strony rządowej. Uważam tego typu twarz. W praktyce nigdy nie widzę wolnych oznajomowań w sobie, że radiowa. Jeśli można, to ja powiem, że to jest. Aczkolwiek już ten sposób umiarkowany. Ten program się nazywa Kapitał i Praca. Tworzą sytuację w kolejnym miejscu, gdzie praca przeciwstawia się kapitałowi. Jeżeli pan mówi o wsparciu państwa dla przedsiębiorców, to może mówi pan o tworzeniu miejsc pracy. To jest system naczyń połączonych. Nie twórzmy takiego wrażenia, że jeżeli mamy program prorozwojowy, bo rozumiem, do tego pan zmierza, ale w szczególności nie problemu, w szczególności pana zdaniem, w szczególności jeśli chodzi o program na rzecz rozwoju, to tego typu.